wszystko po to, by być bliżej mieszkańca. Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uruchomiło profil na Facebooku. Wystarczy wpisać GTBS Gorzów. Znajdziemy tam aktualne i przydatne informacje, a wśród nich na przykład numer pogotowia technicznego, który od 1 października to 512 260 259. Oby nigdy nie był potrzebny. W tym roku Słowianka obchodzi swoje 20. urodziny. Przez ten czas przez kompleks przewinęły się miliony gości. Część z nich była tak rozemocjonowana, że w biurze rzeczy znalezionych pozostawili ponad 200 kg różnych przedmiotów. Okulary do pływania albo przeciwsłoneczne, klapki czy rękawiczki to zwyczajne zguby, ale trafiły się również złote pierścionki, a nawet obrączki ślubne. Jeśli i Ciebie spotkała taka historia, to o swoją zgubę możesz zapytać w basenowym punkcie informacyjnym lub kasie, a jeśli wolisz pisać, to również możesz wysłać maila. Przy ulicy Małyszyńskiej 180 znajduje się cmentarz dla zwierząt. Można tam skorzystać z oferty indywidualnej lub pochować naszego pupila w mogile zbiorowej. Polana Przyjaciół to jedyne takie miejsce w naszym województwie, gdzie w sposób godny, a przede wszystkim legalny możemy pożegnać się z naszym pupilem. Groby są zadbane i kolorowe, a na cmentarzu czuć wielką miłość, jaką właściciele darzyli swoje psy oraz koty. Kapusta kiszona ma żółty odcień, jest bardzo kwaśna oraz ma intensywny zapach typowy dla produktów fermentowanych. Z kolei kapusta kwaszona jest znacznie jaśniejsza niż kiszona, ma intensywny zapach octu i lekko kwaśny smak, zdecydowanie łagodniejszy niż kapusta kiszona. Ale najważniejsze jest to, że to dzięki niej możemy zachować końskie zdrowie w okresie jesienno-zimowym, a wszystkie jej odmiany kupić możemy na ryneczku przy ulicy Jerzego. Miejski Zakład Komunikacji może poszczycić się super nowoczesną myjnią autobusów i tramwajów. Gdy tylko kierowca lub motorniczy zauważy brud na karoserii, może udać się na myjnię, wybrać odpowiedni program i wypucować swoją maszynę. Myjnia posiada precyzyjne detektory ruchu, profilu i prędkości pojazdu. Funkcje eko w obiegu zamkniętym oszczędzają wodę, a zanieczyszczenia dezynfekowane są ozonem. Tramwaje i autobusy są tak czyste, że mucha nie siada. Stal Gorzów w tym roku obchodzi swoje 75-lecie. Przed kibicami ostatnia tak duża szansa w tym roku, by dotknąć historii klubu. Motocykle, kombinezony, medale czy puchary to tylko fragmenty wystawy w gorzowskim Spichlerzu, którą każdy kibic żużla powinien odwiedzić. Czasu jest niewiele, bo tylko do 6 listopada. Tego samego dnia cykl obchodów jubileuszu zwieńczy odświętna gala w Teatrze imienia Juliusza Osterwy. A później pozostanie już tylko czekać do marca, kiedy ponownie zawarczą motory.